Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Wyczuwaj gaz. Bardzo dobrze. Zatrzymaj się, jak chcesz coś powiedzieć. Słucham. Co? No mów, co chcesz. Gdzie teraz? Tak samo. To mi z powrotem jeździmy. Jedynka, powolutku ze sprzęgłem i do końca zawsze wysprzęglaj. Powoli, to jest maszyna. To nie jest rower. Powolutku. Nie dodawaj gazu, nie ma potrzeby. Nie dodawaj gazu, jak tam zawracasz, bo motocykl potrzebuje chłodzenia. Jak ty na nie dość, że jeździsz wolno, to jeszcze tam dodajesz gazu, to on się za mocno nagrzewa. Nawet dobrze, że na chwilkę z gazu. Wysprzęglaj zawsze do końca, do samego końca. Jeżeli dajesz na luz, na postoju, to nie ufaj, że jest na luzie na 100%, bo to nie ma... Co? Daj na luz w tym układzie. Ale na luzie daje sprzęgło naciskając, tak? Lekko do góry. Tak, i w takich maszynach nie ma zaufania 100%, że jest luz, rozumiesz? Musisz... A sprawdzić, jak sprawdzisz, czy jest luz? Powiedz. Bardzo delikatnie, bez gazu, popuszczasz sprzęgło i wówczas widzisz, czy maszyna ci zaczyna jechać. Jak nie jedzie, znaczy, że jest luz, rozumiesz? Na tej zasadzie, miej ograniczone zaufanie. Nie możesz ufać na 100%, że jak tam ruszyłeś dźwignią, to jest luz. Bo może być tak, że ty puścisz sprzęgło, a motor ci wyrwie. Rozumiesz? Dobra, zapalę i jedziemy. Powolutku, gazu wyczuj. Bardzo Nie możesz szarpać tak, powoli musisz wyczuwać gazu. No dawaj. Przy ruszaniu bardzo powoli popuszczasz sprzęgło i dodajesz gazu. No, jedź. Bardzo delikatnie się puszcza sprzęgło i leciutko podkręca gazem, a ty szybko puściłeś sprzęgło bez gazu w ogóle. Wyczuj, kiedy on dodaje gazu. No. O, to... A, za szybko puściłeś sprzęgło. Nie wyczułeś tego momentu. Jeszcze raz się zatrzymaj i rusz. Spróbuj potestować ruszanie. Tak, i ruszaj. Poczekaj. Poczekaj, jest taki moment, że jest takie, powiedzmy, pół sprzęgło, że to sprzęgło zaczyna już ocierać, brać, ale jeszcze nie bierze. I ty musisz wyczuć, gdzie jest ten moment. To nie jest tak, że ty puszczasz mechanicznie do końca sprzęgło i to działa. To jest taki moment, że zaczyna brać, zaczyna dawać gazu i powolutku popuszczasz. No próbuj. Próbuj sobie ruszanie teraz. Gaz, gaz, gaz. O, to... No, za szybko. Za szybko puściłeś sprzęgło. Jak on zaczyna brać ten motocykl, to delikatnie dodajesz gazu. Nie zostawiasz tej pozycji. Delikatnie gazu dodajesz, żeby on miał moc, z czego wziąć. Rozumiesz? No, czekaj, ja go zapalę. Gaz musisz wyczuć. Puszczasz, zobacz. Puszczasz sprzęgło i to mocno puszczasz, co jest błędem. Nie, to nie chodzi o to. Ale jednocześnie nie dajesz w ogóle gazu, nie czujesz gazu. Gaz musisz wyczuć, bo moment jest taki, że on dopiero teraz zaczyna brać. I teraz musisz słyszeć musisz to, że on faktycznie, ten motocykl ci reaguje na gaz. A ty nie słuchałeś tego. Był na wolnych obrotach. Zejdź. Musisz czuć gaz i powolutku puszczaj manetkę gazu.
Gazu. Dobra. Zatrzymaj się, potestuj ruszanie. Leciutko, no testuj ruszanie. Ruszanie ci sprawia problem. Lekko gazu, tak żeby on już brał. Za szybko puszczasz sprzęgło. Za szybko puszczasz sprzęgło. Sprzęgło musisz czuć, kiedy motocykl zaczyna łapać sprzęgło. Ty będziesz czuł to. I wówczas dodajesz gazu. Nie można puszczać tak po prostu mechanicznie, że ty rzucasz tą manetką i jest koniec. Tak nie może być. Musisz czuć moment, kiedy ten motocykl zaczyna sam ci jechać. Przy końcówce, zobacz, jak on już ci zaczyna jechać, ty myślisz, że on już pojedzie. Nie, to jest ten strategiczny moment, kiedy do końca sprzęgło puszcza się powoli. To nie jest tak, że on zaczyna brać, a ty już rzucasz tym sprzęgłem. Musisz do końca. Powolutku do końca puszczaj sprzęgło i czuj manetkę gazu. Gazu. O, widzisz, jest, o to chodzi. No jedź i zawróć. Masz luz? Masz luz? Ale nie sprawdziłeś tego, bo nie puściłeś sprzęgła. No dobra. Powolutku sprzęgło i gaz. A widzisz. Gaz musisz mieć na tej granicy czucia. Ja tam jest za długa linka, już ci mówię po raz kolejny. Ty musisz tak czuć, że musisz wiedzieć, że faktycznie on reaguje, motocykl. No, ale tak trzeba, niestety. To są uroki maszyn. To jest samochód, motor, to jest wszystko to samo. Podobne. Proszę. Nie podobne. Zasada działania jest identyczna. Powolutku. Otóż to. Za szybko puszczasz sprzęgło. Musisz czuć, że tak. On zaczyna jechać, bo on ci zacznie brać. Zaczyna ci jakby chcieć uciekać spod pupy. I wówczas powolutku puszczasz sprzęgło i powolutku dodajesz gazu. Na tej zasadzie. Rozumiesz? No co ty, chłopie? Spokojnie. Powolutku. Za szybko puszczasz. Słuchaj, końcówkę ty już puszczasz całkowicie. A ty musisz poczuć, że on... Inaczej, ty zacznij ruszać i na pół sprzęgle, jak on zaczyna ci brać, przytrzymaj go chwilę, jak on zaczyna się już odbijać i dopiero później puść. Jak on zrobi pół metra ten motor, to puść do końca. Ok? Czyli... Jak zapali i przejedzie ci pół metra, to dopiero umówmy się, że ty puszczasz sprzęgło. Nie puszczaj jak stoisz całkowicie. On musi ci pół metra pojechać. Pamiętaj, pół metra na pół sprzęgle, mniej gazu. O, bardzo ładnie. I puszczasz do końca. Pięknie. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Zatrzymaj się tu koło mnie. Bardzo dobrze. Widzisz, jak tam ci poszło? Pół metra, widzisz, odjechałeś, tak jak ci mówiłem. I dopiero później do końca puszczasz, nie? Początek, no dawaj, jedź, śmiało. Popuszczaj, już jedź powoli. Gazu. A, no nie.
słabo. Ale sprzęgło widzę do końca nie wysprzęgasz. Niestety musisz wysprzęgać do końca. To jest obowiązek, bo no wyczujesz maszynę, no. No. Pół metra odjedź i dopiero powoli popuść później, nie? No. No, ładnie, ładnie, ładnie. Puść, puść do końca sprzęgło. I gazu, 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 delikatnie. Delikatnie gazu dodawaj. Więcej gazu, za mało gazu dałeś. Odjechałeś już dobrze, ale wtedy trzeba było dać minimalnie gazu. Bardzo delikatnie, ale dodać jednak tego gazu. Musisz kontrolować tą manetkę, nie? Gaz jest bardzo ważny. Ten hamulec nie wiem. No, to jest bardzo ważny hamulec, bardzo istotny. Okay. Tylko na tym etapie jeszcze my powiedzmy tak. nie testujemy tu hamulców jakoś tam Bóg wie jak. Na tym etapie ruszanie i takie podstawy jazdy na razie. Powolutku. Pół metr... Za szybko puściłeś do końca rączkę dźwignię sprzęgła. Musisz poczuć, aż on ci się odepchnie ten motocykl i dopiero wówczas dociągnąć, puścić do końca. Nie możesz do końca puścić sprzęgła, dopóki motor praktycznie stoi w miejscu, bo to jest to niemożliwe ruszenie. Tym bardziej takim sprzętem. Za szybko teraz, za szybko, wyrwał ci. Zatrzymaj się jeszcze i spróbuj jeszcze raz. Wysprzęglaj do końca, o tak, bardzo ładnie. Dobra, jedynka i powolutku ruszanie. Gazu. No prawie dobrze, prawie dobrze. Super. Gaz, 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 gaz. Nie. Gaz. Gazu i pół sprzęgło. Pół sprzęgło, pamiętaj, jest coś takiego jak pół sprzęgło. Na pół sprzęgle kawałek pojedź. Kawalątek na pół sprzęgle masz jechać. Na pół sprzęgle, pamiętaj, no. Jedź, jedź, o, za szybko puściłeś. Zatrzymaj się i spróbuj jeszcze raz. Kontroluj też to zatrzymanie, to musi być bezpieczne zatrzymanie, nie? Te hamulce musi mieć opanowane. Dobra, jedynka. Za szybko puściłeś sprzęgło, no próbuj. Powolutku. O, bardzo ładnie. Gaz, gaz, gaz! W ogóle nie dodałeś gazu, w ogóle. W ogóle nie dodałeś gazu. No powiedz, jak pierwsze wrażenia z jazdy, tak ogólnie. Jak ci się to podoba, ta jazda? Co? Idzie ci bardzo dobrze ogólnie, tylko no musisz to dopieścić, wiadomo. No niech od razu Rzymu nie zbudowali, nie?
Musisz po prostu tutaj wyczuć gaz, kiedy jest moment, kiedy on zaczyna brać i zaczyna reagować ten motocykl. I kwestia sprzęgła, nie? Na pół sprzęgle. Ale co, zadowolony jesteś? No. No widzisz. To ja mam pomysł, z tobą jako z motocyklistą. Powiedz tak jakoś kilka słów. Podoba się, nie podoba się? Chcesz jeszcze jeździć dalej? Nie chcesz jeszcze więcej jeździć dalej? Podoba się jeździć. A coś więcej tak ogólnie z obsługi? Jakbyś miał opowiedzieć koledze na przykład. No kolega, co robiłeś na ulicy? Co byś powiedział, że co robiłeś? No jeździłem motorynką, tak? Ale kolega zapyta... Jeździłem rowerem 750. No 750 to chyba nie jest, nie. To jest 50. No ale jakbyś kolega ci miał zapytać, żebyś swoimi słowami powiedział, jak się rusza, jak się jeździ, to jakbyś opisał to? Że jak chcesz zapalić... W tym co mój tata ma. No to na zapych. Nie? Najpierw musisz chwilkę tak jakby pobiec z nim razem, a później tak na niego usiąść. No zgadza się. To może zapalenie nie zostawmy, bo on jest zepsuty, umówmy się. On jest zepsuty, dlatego ja tak zapalam. Normalnie powinno się starterem zapalać. Później to jest... Sama jazda już powiedz. No to jak chcesz użyć, to sprzęgło się naciska. Najpierw jest luz, później daje się jedynkę, powoli przygazowuje i powoli puszczy gaz. I jak jest pół sprzęgło, to jakieś pół metr kawałek przejechać i później puścić. Dokładnie. I tak jedziemy, a zatrzymając to naciskamy sprzęgło, hamulec i puszczamy gaz. Bo można też zatrzymać się niekoniecznie od razu sprzęgło. Ty możesz jakby wyhamować silnikiem, czyli spuszczasz mu gaz. On ci prawie staje i w ostatnim fazie naciska sprzęgło, żeby nie zgasł, nie? Bo jak nie naciśniesz tego sprzęgła, to motor zgaśnie. Jak jest na biegu. Jak? Zadowolony? No. Jak to się robi teraz? Co? Ale co? Beczka czy ten? Beczka też. Aha, no to tak robimy. Dobra. To do następnego razu, tak?